Siemanko, z tej strony Koli, znam was w kolejnym odcinku z serii Od nędzy do pieniędzy i jest ze mną tutaj Heros. Jestem, witam wszystkich, bardzo miło i uprzejmie. Słuchajcie, dzisiaj czym my się tutaj zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę orką, ale nie tylko, bo jak widzieliście po tytule, coś mam dla was też do zaprezentowania, ale to akurat dobrze, troszeczkę... Szybko pokażę, już otwieram. Nie, to troszeczkę później, na razie trzeba roboty zrobić, bo to, wiecie, troszkę jest tej roboty. Czekaj, ja może bym odpiął przyczepy. A nie, one są odpięte. To są ogólnie ostatnie też orki, możesz dodać, które będą wykonywane, bo w no sumie... Tak. Nie, no jeszcze po kukurydzy, ale to bardziej przed zimą chyba będziemy nie, robić, to już a nie teraz. To później, na razie tutaj trzeba... Coś te dźwięki jakoś takie... Ciche, zaraz sobie może podgłośnie. Na razie to są takie ostatnie orki, więc trzeba to wszystko ogarnąć. Poczekaj, ja będę tutaj przypinał, który pług. Pareczkę weź, bo ja wezmę ten mniejszy. Dobra, to ja jak chcecie, widzowie, to możecie napisać, za ile obornik byście od nas kupili, bo nam trochę zostało. No właśnie, chcecie kupić może od nas obornik? My wam chętnie sprzedamy. Bo napiszcie, ile dacie, nie? Za tonę. To możemy wam sprzedać, bo tak za darmo to wam troszkę nie chcemy oddawać, bo chcemy też trochę zarobić. Nie, wiecie, za darmo chodzi. To nie ma. Za darmo, no to niestety. I zostawcie łapkę w górę i suba, bo każda łapka to jest, słuchajcie, złotówka do portfela. Więc zostaw, daj to złotówkę już. Nie będzie tego. I wpadnijcie na odcinek do Herosa, bo musicie po prostu tam coś zobaczyć. Taka jedna ważna informacja, nie będę tutaj nic gadał. Musicie zobaczyć, bo... No niestety, no. Nie będę wam nic mówił. Pijcie i też napiszcie komentarz, który widzowie pisali. Tak, musicie, bo... Zobaczycie początek odcinka i już będziecie wiedzieć, o co mniej więcej chodzi. Właśnie, także musicie zobaczyć, nie będziemy wam tutaj mówić. A jak na razie będzie orka na dwa zestawy, no tego jeszcze nie grali, słuchajcie. No tutaj, ale dużego pola nie mamy do zaorania, tam też obornik dawaliśmy. Czekaj, nie, bo tutaj chyba w prawo będziemy mogli sobie już chyba... Tak, tutaj. Można, no. Tędy dojedziemy, szybciej będzie. Wybicie pola, co niektóre ludzie mają już uprawione elegancko. No, już tutaj patrzę, że porobili, ale to jakieś złodzieje pewnie. A, że tak szybko, no nie? No, uczciwie to troszkę schodzi uczciwie. Dobra, tu jeszcze dalej. No i tu jest właśnie ten oto kawałeczek, który dzisiaj będziemy sobie działać. O, dobra. To ja jadę od razu za tobą. Wjeżdżam. Obok kukurydza, oczywiście nie nasza. Nie, to nie jest nasza kukurydza, my takich luksusów nie posiadamy, nie potrzebujemy takich luksusów. Ile na godzinę jedziesz? Poczekaj, już ci mówię, 12, a ty? Ja też. No to o, to drzewo, to nie wiem, czy ja nie... Co takie małe drzewo tu wpakował? O! No, tak coś czułem. Tak coś czułem. No to te drzewo jest do wycinki, od razu mówię, no. Trzeba wyciąć. Ja pierdziele, to już się narobiło, widzowie, już się narobiło, no ale to drzewo trzeba będzie wyciąć, dobra, ja sobie tak... Powiem ci, że ta czwóreczka twoja to jako tak ora, ale ta moja trójka to tak... Co? Taki cienki pasek tylko robi, wiesz widzisz? Co, bo to przymiedzy, ale zaraz będzie dobrze, bo to przymiedzy tak idzie. Ale tą trójką lepiej przymiedzy się robi. To dobrze, ty to ale trzeba pobrać. O Boże, belka jedna została. O, skurczymy, jakim cudem? Ja to muszę jakoś przepchnąć. To słuchaj, to... To ja musiałem zapomnieć. Bo ja tu przecież zbierałem belę. Na razie może niech leży, no nie? No niech leży, ale to ja musiałem zapomnieć w takim razie. I to tylko jedna, patrz. I to tylko jedna. To nie nasza, tylko komuś wypadła, jak wiózł. Nie, myślę, że nasza. Pewnie zapomniałem po prostu przyjechać, no. Ojej, no zdarza się, no to ja po nią przyjadę później. Wezmę turym, przyjadę ile to kawałek. No tu jedno belgę, jak się machnie, to tam... Ropy dużo się nie spali. A tu jest blisko gospodarstwa też pole, także... Pewnie, że tak, dobra. Będzie mało ropy, tak jak mówisz. Cyk, dzisiaj, kurczę, z rana wstałem, się oczywiście nie wyspałem, wam powiem, ale to nie szkodzi. Troszkę krzywo tu to napijmy się za to tajgerka. No, tajgerka trzeba się napić. Ja tu właśnie, kurde, nie mam, no bym... No nie mam, mam tylko obrubara tutaj. Nie wiem, to jest jakiś chyba... Ogólnie... Tajger jakiś nowy? Nie za dobry. Nie. Ja to ci powiem, że ja to nie lubię tych takich smakowych z reguły. Znaczy niektóre są spoko, nie, ale... Nie, zwykłe lepsze. Ja lubię zwykłe najbardziej, bo jak już piję tego energetyka, jak już swoje zdrowie poświęcam na to, to już wolę się napić takiego, wiesz, no... Ten smak energetyka takiego. Dla mnie ten Red Bull jednak jest najlepszy. No, Red Bull to jest top. Dla mnie, no, jest zwykły, najlepszy. No nie, bez żadnych zwykły... tych, zero cukru, czy jakiegoś tam innych... Ja lubię z cukrem. Ja lubię z cukrem, ja lubię zwykły. To mnie zero cukru, gdzie, bez przesady. Z cukrem... Jeszcze jest fajny Red Bull, nie wiem czy widziałeś, tylko on jest chyba w Żabkach, tylko taki zielony, tylko... Ja nie wiem jak to się tam to dokładnie miętowy? Nazywa. Ciemno zielony. Co? Miętowy? Nie, jakiś owoc taki. A to nie wiem, to ja nie widziałem, ale... Może z czymś? Kiedyś kupiłem jakiegoś, nie wiem czy to Tiger był, czy co, miętowy. To
takie... To chyba nie za dobre. Takie niedobre, że to... No. Dramat. No wypiłem, no bo zapłaciłem, ale no niedobry, no nie smakał mi. Byłem... smaków to tyle nawalają, że... No ale byłem zasmucony, bo ja myślałem, że to wiesz, że to kurde normalny ten, ja, cyk, i tu miętowi. I słuchajcie, ja, ale to, wy... Co niektóre są może i dobre, ale co niektóre to są... A piłeś te dziki? Dzik Energy? Piłem, no. Piłem. To dzikie spoko. Jakie smaki? To ja tylko piłem tego zwykłego, czerwonego. Czerwony na pewno jest lepszy niż mango, a właśnie ty, no, tak dawno to wyszło. Bo czerwony jest ten zwykły. Tak, ten zielony jest bardzo chwalony, ten najnowszy. Że dobry jest? Tak, tylko ja go nie piłem, bo ja zawsze w sieciach, jak to do Biedronek weszło, do Lidlów i tak dalej, to zawsze są żółte i czerwone. I nie ma w ogóle innych tych. No właśnie, bo ludzie kupują, no. Tak. Ja muszę sobie przetestować. Mango nie piłem, ale... Mango jest... No nie jest złe, na pewno lepsze niż co niektóre Tigery czy coś takiego i to jest dużo zdrowsze, bo tam masz głównie kofeinę, a nie no jakiś cukier, jakieś inne dodatki. No to jest właśnie dużo zdrowsze, to ty, poczekaj, a jak jest właśnie tak bez zero cukru i nie ma tych słodzików, to w sumie nie jest aż takie chyba złe, co? Chyba nie, tylko... Bo co jest najgorsze w tych energetykach? Cukru to jest nawalone, no nie? I to jest najgorsze? No, znaczy tam jeszcze inne jakieś tam substancje też co, no nie, ale... Inne chyba są takie, nie wiem. Nie wiem, ale słuchajcie widzowie, nie pijcie wy tych energetyków, bo ja wiem jak to jest w tych podstawówkach, czy tam w tych szkołach średniach, że to przed szkółką, po szkółce, nie pijcie, bo później to wam na zdrowiu się odbije. Można sobie raz na jakiś czas jednego machnąć, tam wiecie, ale nie, że codziennie, bo to później żołądek wam siądzie i będzie bieda, nie? Rce. Także no, lepiej nie pijcie sobie to tam... To jest, wiecie. Kawkę, jak już macie, tak już wam się tak spać chce, to już lepiej kawę wypić. Ogólnie tak, to na pewno, nawet jeżeli wolicie szybszą formę, to są nawet kawy takie w kapsułkach, że tak, połykacie sobie tabletkę i już macie spokój. Serio? Jest coś takiego? Takie, no, przed meczami kiedyś braliśmy kawę w kapsułkach. Ooo, sterydy! Bo to pobudza, no nie? I tam, nie wiem ile tam kofeiny w tym jest, ale... Albo jak wam się nie chce... to wystarczała. Jak wam się nie chce robić, to kurde, ja mam taki, zaraz wam pokażę. To jest spoko, to w sumie nie jest chyba aż takie drogie, jest trochę droższe. Ale zobaczcie. O, coś takiego mam. Trzy w jednym, tu firmę zamarzę, ale trzy w jednym jest. I to wsypujecie, mi to akurat smakuje. Aha, tam to jest takie małe. No, to jest... To jest... Mi to smakuje akurat, ci powiem. Bo to jest od razu cukier, mleko i kawa. Ja to piłem, pamiętam jak na Mazurach byłem, nie? A pamiętasz taką firmę, co teraz moglibyśmy zareklamować, która też miała takie odżywia to tamto, pamiętam. Ale nie możemy tego zareklamować? No nie możemy. Pamiętam to, no. Pamiętam, no to też jakaś alternatywa. Ja widzowie, byłem blisko reklamy tej kolejnej, tylko tak? Ogólnie działa to tak, że wszystko już robią na faktury. Nie da się zrobić, czy jak nie masz firmy, to nie podejmiesz z nimi współpracy. A, to kurde, to licho. No i chyba dlatego, ja nie widziałem ogólnie, żeby oni gdzieś to reklamowali, to mi się zdaje, że albo to się nie sprzedaje, albo po prostu nie reklamują za bardzo tego już. Może nie reklamują, wiesz co, ja widziałem teraz tylko na TikToku, ale to już tam, dobra, słuchajcie, przepraszam za krótkie cięcie, ale było trzeba wyciąć. Dobra, i wszystko. Ale niedobre produkty. Nie no. Ogólnie to spoko, no, ale tam już dobra, nie ważne. Nie niszmy sobie drogi współpracy, kurwa. Właśnie, w razie czego to. Nie, no, zajebisty produkt ogólnie, tak? Zajebisty ogólnie, także polecamy się na przyszłość. Zależało też od smaku, bo tutaj tak, niektóre smaki były takie ohydne, że tego się pić nie chciało. No, znaczy to wiesz, to zależy. Niektóre były dobre bardzo. To też mi się wydaje, że kwestia gustu, no. Tak, no bo wiesz, jeden lubi te smaki, a drugi ten. Ja najgorzej, że wziąłem sobie mi te saszetki, takie co dawali te testowe smaki, co niektóre bardziej smakowały niż to, co dużo tak dostawałeś. No że ja tak samo, no. No. Bo myślałem, ja to... że ale jakie to musi być zajebiste, o ten smak, co wybrałem, no nie? No ten ja największy. Też, ja, bo ja to a nie wiem. Jednak to w saszetce, kurde, myślę, no jednak ten smak lepszy. Ja mówię, kurde, mogłem sobie wziąć ten. No bo ja próbowałem, ale ogólnie mimo wszystko, no fajnie. Ja jeszcze tak mam te saszetki. Ty, ja też gdzieś mam jeszcze. Ciekawe, jak to ma ważność. A trzeba zaraz wypić oczy. Zaraz machnę, to będę tu latał taki wystrzelony. Oczy tak mi się zrobią. To już live'a musisz odpalać, jak całą noc masz nic. No, wtedy to już live'a będę wam odpalał. W sumie dawno live'a nie robiłem, kurczę, może bym zrobił jakoś na... No niedługo jakoś może. Zobaczymy jeszcze, jak coś to będę was informował, albo po prostu
odpalę, to trzeba robić gdzieś od godziny, nie wiem, jak ja robię od 17, znaczy robię, no, pierwszy raz w tym miesiącu i dwa były w tamtym miesiącu, to może jakoś nie ma regularności. Ale nie, nie ma jakiejś aktywności. No to się kurczę, wiecie, bo to jest zrozumiałe. No szkoła, pewnie odrabiacie lekcje i... Później dopiero było gdzieś chyba 200 parę osób, ale jak ja już kończyłem live'a, gdzieś 19 coś kończyłem live'a, to wtedy dopiero osoby się schodziły. Także widzowie, czy wy tam to live'ów nie robicie pewnie, ale o tako, żeby robić live'y, to moim zdaniem 18:30, coś zaczynać, coś takiego. A tam poprzecznik jest, czy nie? A nie wiem. To ja pójdę sprawdzić. Także słyszycie, musicie słuchać, o tu trzeba trochę zrobić. Musicie się słuchać tak 18:30. Znaczy nie musicie, tylko takie... Może to tak zabrzmiało jak... Słuchajcie się! O kurde! Tu po kukurydzy pojechałem. Nie no, jadę to. Jedziesz, zrobię i będzie spokój. Tego co wam jeszcze tu mogę... Co wam jeszcze tu mogę powiedzieć? Dzisiaj ładna pogoda strasznie jest. Umień. No akurat zaraz trawę trzeba kosić, robić coś koło domu, póki jest pogoda taka. No, dlatego... Bo później nie będzie. Ja dzisiaj kurczę nie wiem jeszcze, może tam do koleżki będę jechał, zobaczymy. A jutro jak wrócę, to tam w lesie troszkę ja będę pomagał. A jutro w ogóle... A, dobra, sorry. Przecież ten odcinek będzie i tak już po tym odcinku, co ja wstawiam. No to odcinek z samochodem macie u mnie na kanale. No. Także możecie obejrzeć. I tak jakby to powiedzieć. No i jak wam się podoba mój Dodge Challenger? Kurde, teraz to jak to powiedziałem... Nie w leasing. I to nie w leasing, słuchajcie. I to nie w leasing, no. Dobra, jedziemy na kolejne pole. Rozumieta. A to jakie już mam zrobione wszystko. Już mamy wszystko zrobione? A, no dobra, no to w takim razie jedziemy... Zostaną na to duże, no ale zanim na to duże dojedziemy, to... Gwóźdź programu teraz. Jedziemy. Gwóźdź programu, słuchajcie. Zrobiliśmy robotę, teraz możemy już pić. Pić i siedzieć. Oczywiście wodę. To jest najzdrowsze. I tylko to trzeba pić. Chociaż nie, dzisiaj jest piątek? To kurde to można. To piątek to można coś tam sobie... Wiadomo. Żeby w niedzielę ten piątek nie skończył. Tylko no właśnie. Też kurde, żeby tak szybko się nie skończył. Nie, czekaj, bo jakiś widz pisał do mnie, czy mam czas jutro o 10 z nim grać. To dzisiaj to nie możesz, ty, bo będziesz musiał rano wstać. Tak. Kurde. Nie. No to dzisiaj sobie nie wypijesz, bo jutro musisz rano wstać. To dobrze, że nikt do mnie nie pisał, czy mogę z nim pograć, bo... To dzisiaj będę miał troszkę wolnego. Dobra, słuchajcie, to teraz gwóźdź programu. Zobaczcie, teraz jeszcze nie otwieraj. Robię zdjęcie od razu, bo to kurde nie wytrzymam. Rób zdjęcie i wysyłaj. Wstaw na Facebooka, wstaw tam. Ale to poczekaj. Ale to stań przy tym. Najpierw tak. Mi się przebrał chociaż jakoś ekskluzywnie, jak masz coś. No dobra, już tam, trudno. Poczekaj, najpierw ja przedstawię. Słuchajcie, wypożyczyliśmy samochód za pieniądze z komunii na jeden dzień. I będziemy sobie po prostu nim śmigać. No, cóż jest to za samochód? No ciekawe, cóż to jest za samochód? 3, 2. O skurwesyn. Da się to otworzyć? O dobra. Już widzieliście chyba trochę. I mamy tutaj Dodge Challenger! Proszę bardzo! Jaka kolorystyka, słuchajcie! Czerwony. Odpalmy, jak chodzi. Odpal. Chłopie! No to. Weź wyjedź na słońce, zobaczymy. Dobra. Tylko powoli, bo on ma dużo mocy. Kurde. No to słuchaj to. Ale kozak sprzęt. A weź światła włącz. Zobaczcie. Dodge Challenger SRT. Tutaj zobaczcie z przodu jak wygląda. No światełka są po prostu. No ja. Moim skromnym zdaniem jest to świetny są. Jak ty to? No. Otworzyłeś dasz. Przewodniczek otworzyłem elegancko. Proszę bardzo, bagażnik mogę wam pokazać, pojemny. Tu jest jakaś tuba wrzucona, z pewnie głośniki. Tutaj, no cóż mogę wam o nim powiedzieć, silnik 6.4. 6.4... Rozpędza się powoli. Ty wiesz co, bo blokada jest. Bo nie chcieli nam dać pełnej mocy. Dobra, zrobię rundkę i zaraz wracam do ciebie. Dobra. Zobaczcie, włącz światło! Ile złapiemy? O kurde, sarnę przyjechałeś prawie.
Włącz tam kamerę, bo jak będę wracał, to no właśnie, ja właśnie to kameruję, wszystko kameruję tutaj. Słuchajcie, samochodzik fajny, za pieniądze z komunii trzymałem. Heros też trzymał i żeśmy sobie po prostu pozwolili na jeden dzień polatać. Dzisiaj podjedziemy gdzieś tam pod remizę sobie, gdzieś jakoś na jakąś zabawę. O, zobaczcie jak to wygląda. O kurde. Zobacz, ciach. Pojechał. Ja bym mu to... O kurde, ale cię wybiło. Masz, jeździ tym, bo to ja nie opanuję tej mocy. Dobrze, że się nic nie stało. Dobra, poczekaj, ja się rozpędzę, tam pojadę, wiesz? Dobra. To ja zaraz będę. Dobra. O skurczybyk, zobaczcie, jak on ma tu czarne szyby, tu nic praktycznie nie widać. No, tam jeździ, to zrobię porządki delikatne na gospodarstwie przy okazji. Dobra, to zrób. Zobaczcie, ja tu się jakoś rozpędzę. Podlecimy sobie. No ładnie, słuchajcie, fajnie to jedzie, tylko że ma taką blokadę jakoś. Ja muszę zadzwonić do właściciela, zapytać się jak to w ogóle się jest. O kurde! Co? O skurwesyn, ty. Rozwaliłem samochód. Pokaż. Podbiło mnie tutaj na górce i walnąłem w drzewo. No biegnę, tylko nie wiem gdzie ty jesteś. Kurde się... O, chyba widzę. Zderzak się wbił tutaj. Tu za dużo się nie stało, ale zderzak się wbił w drzewo. Ale zgasł od razu. Czyli światło może wyłączę. Zgasł od razu. No zderzak się wbił, dziura jest. Kurde, i co tak teraz? Tak się przełożyło silnik, może do tyłu poszedł, to wiesz. A co, i co teraz robimy? Kurde, przecież to mieliśmy na jeden dzień, jutro no, mamy to... No że ty kierowałeś, to będziesz ty ponosił odpowiedzialność. To... Ej, a możemy zrobić tak, że to ty kierowałeś, jak coś? Dlaczego? No, bo ja po prostu... Dzisiaj bym kupił bilet do Niemiec, bym po prostu uciekł. Jakby można było to... No to teraz proponuję... Wiesz ile to kosztuje? To, co wykosiliśmy, sprzedać od razu. A wiesz ile kosztuje naprawa tego? Ty, ale w środku szyba nie zbita. No nie zbita, ale nie chcę odpalić. No to będzie trzeba, wiesz co, poza odcinkiem jakoś go scholować. Nie, no tutaj wiesz co, bo tutaj... no tu silnik pewnie jest uszkodzony. A chłodnica poszła, czy nie? Nie. Chłodnica na pewno. No zobaczcie, wbiło się kurde tutaj. Oj, to maskę kupić... No ale to ile to pieniędzy, no? Nad kolaso git. Ale to jak my to... Zderzak przedni, chłodnica. Jak my to kupimy, jak... my musimy jutro oddać ten samochód. A faktycznie przecież. No to jakoś albo się dogadać z ubezpieczeniem, albo... Kurde, a my teraz pieniędzy za dużo nie mamy, jak oddamy takiego i oni nam karę nałożą, komornik nas najedzie jeszcze. Ja nie wiem, moim zdaniem to z 15 będzie. 15? No myślę, że to 15. Silnik coś jest uszkodzony, tu jest silnik, jaki mówiłeś, 6.3, tak? 6.4. 6.4, to chłopie, to przecież tu taki silnik to kosztuje, nie? Tak no się kosztuje, jakieś gówno uszkodzi, 15. Dobra, wiecie co widzowie, ja już nie mam siły, trzeba po prostu lecieć po, nie wiem, pociągnik jakoś go, kurde. Spróbujemy schować, tylko najgorzej, że on nie ma. Że tam ukradli go. Tak? Myślisz? Albo postawmy, żeby ten, jakiegoś żula, żeby ten. Się, tylko jak go odpalić teraz. Albo, dobra. Że żul jakiś tam ukradł i się tutaj rozbił. No trzeba jakiegoś to... dać mu stówę. Może i masz rację, trzeba jakoś to będzie miał fajnie, przecież co to, jak masz spać, nie ma, nie wiem, nie ma domu czy coś, to wiecie, nie no, będzie miał wszystko. Kurde, no w sumie ma no masz rację, trzeba to jakoś garnąć. Dobra, słuchajcie, my lecimy, będziemy to jakoś próbować robić. Ja się z wami żegnam, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na kanał do Herosa, wpadajcie też na Instagramy. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie.